Płazy nie kojarzą się z dużymi zwierzętami. Owszem, w Azji żyją salamandry olbrzymie, są one jednak wyjątkiem. Taka ropucha bez problemu zmieściłaby mi się na ręce. Czego nie można powiedzieć o Belzebufo, żyjącym 70 milionów lat temu płazie bezogonowym, który nie bez powodu nazywany jest żabą z piekła. Siedemdziesiąt milionów lat temu, pod koniec kredy, Madagaskar był miejscem nieco innym niż obecnie. Był już od dawna oddzielony od Afryki, jednak odłączenie się od Indii miało miejsce niewiele wcześniej, jakieś 90 milionów lat temu. Tereny były półpustynne, ze sporadycznymi sezonowymi ulewami. Lemurów tam nie spotkalibyśmy. Te miały pojawić się dopiero za około 20 milionów lat. Istniały tam natomiast zwierzęta, których dzisiaj na Madagaskarze nie znajdziemy, w tym dinozaury. Oczywiście dinozaury nie były jedynymi mieszkańcami ówczesnego Madagaskaru. Żyły tam też inne, mniejsze zwierzęta, w tym bohater dzisiejszego odcinka – Belzebufo Ampinga. Została ona nazwana w 2008 roku. Nazwę rodzajową utworzono ze słów Belzebub, czyli diabeł, oraz bufo, czyli ropucha. Taka mała dygresja. Nasza ropucha szara ma nazwę naukową bufo bufo, czyli ropucha ropucha? Stąd Belzebufo jest potocznie nazwana diabelską ropuchą, diabelską żabą albo żabą z piekła. Nazwa gatunkowa Belzebufo, czyli Ampinga, oznacza po malagasku tarczę. Skąd taki dobór nazwy? Odnosi się ona do budowy i prawdopodobnych zachowań tego płaza. Znalezione szczątki Belzebufo nie były liczne. Te znalezione do 2008 roku zaznaczono tutaj na biało. Reszta szkieletu została zrekonstruowana na bazie innych płazów. To ze względu na to, że znajdowano pojedyncze kości. To znaczy w jednym miejscu mogło ich być trochę, jednak nie były ze sobą połączone, były poprzemieszane. Tyle jednak wystarczyło, by dowiedzieć się pewnych informacji na jej temat. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to rozmiar. W pierwszym badaniu oszacowano, że większość znalezionych osobników musiała mieć długość około 16-17 cm, zaś szerokość czaszki miała wynosić 8-12 cm. Czyli mniej więcej tyle, co ta. Jednak niektóre znalezione kości musiały należeć do znacznie większych zwierząt. Oszacowano, że mogły mieć nawet 40 cm długości, a ich czaszki były szerokie na 20 cm. Jest to zatem rozmiar porównywalny, wręcz przekraczający wielkość największego współczesnego płaza bezogonowego, Goliata płochliwego. Co do samej budowy zwierzęcia. Kości charakteryzowały się hiperossyfikacją, czyli nie wiem jak to do końca przetłumaczyć, hiperkostnienie. W każdym razie oznacza to tkankę skórną, która pokrywała zwykłą kość, tworząc na niej tego typu wypukłości. Powstawał taki wzór nazywany ornamentacją kości. Cecha ta występuje u wielu współczesnych płazów. Pojawiła się u nich wielokrotnie, niezależnie od siebie i może mieć związek między innymi z przystosowaniem do polowania na duże bezkręgowce, małe ssaki, jaszczurki czy ptaki. Czyli w porównaniu do płaza dość duże zwierzęta. Przykładem może być żaba rogata. Hiperkostnienie występowało też u Belzebufo i to na zdecydowanej większości szkieletu. Na drapieżnictwo tego płaza wskazywała też obecność ostrych zębów czy niektórych cech budowy czaszki. Z kolei grube kości nosowe oraz, ponownie, ta dodatkowa tkanka kostna miałyby wskazywać, że być może Belzebufo kopała i część czasu spędzała w norach. Jak zresztą czyni to wiele obecnych żab czy ropuch. Szczególnie tyczy się to takich żyjących w suchym środowisku z małą ilością opadów. Dokładnie takim, w jakim żyła Belzebufo. W 2014 roku ukazało się kolejne badanie, w którym opisano dodatkowy materiał kostny tego płaza.
I tu już widać, że rekonstrukcja szkieletu mocno się zmieniła, w tym proporcje ciała. Przez to z jednej strony szacowane wymiary Belzebufa nieco się zmniejszyły. Według tego artykułu osiągały maksymalnie około 23 cm długości, a ich czaszki miały szerokość do 15 cm. To i tak dalej górna granica wielkości współczesnych płazów bezogonowych, porównywalna choćby z wielkością buczka afrykańskiego. Z drugiej zaś strony czaszka wydaje się teraz szeroka i ogromna, nieproporcjonalnie wielka względem reszty szkieletu. Sama jej budowa wskazuje na obecność silnych mięśni, co ponownie potwierdza hipotezę o polowaniu Belzebufa na spore zwierzęta. Nieco później ukazało się badanie szacujące siłę ugryzienia szczęk Belzebufa. I według niego siła najmniejszych znalezionych okazów wynosiła około 500 N, a największych 2200 N. To bardzo dużo. Dla porównania, siła szczęk lwa to około 2024 N, tygrysa około 2160 N, a hieny, czy właściwie krokuty centkowanej, między 1000 a 4500 N. A są to zwierzęta zdecydowanie większe od Belzebufa. Wracając do artykułu z 2014 roku. Wykazano tam również obecność kolejnych cech przemawiających za kopaniem nor. Kręgi miały wysokie, ustawione do góry wyrostki kolczyste, co świadczy o obecności silnych mięśni tułowia, zaś budowa kości łuskowej świadczy o prawdopodobnym braku błony bębenkowej, co jest dość często spotykane u dzisiejszych płazów żyjących w norach. Wykryto też kolejne dziwaczne cechy Belzebufa. Niektóre z kręgów miały ornamentowane poszerzenia na górze. Prawdopodobnie były to tarczki z kości skórnych, czyli osteodermy, które połączyły się z wyrostkami kolczystymi kręgów. Dodatkowo znaleziono też leżące luzem fragmenty kości, które być może również były osteodermami, znajdującymi się w innej części tułowia, bardziej z tyłu lub po bokach. Mogły one służyć zwierzęciu do zwiększonej ochrony przed drapieżnikami. Nie tworzyły one oczywiście jakiegoś pancerza pokrywającego cały grzbiet, jak u jakichś ankylozaurów. Mimo to mogły w pewnym stopniu ochronić zwierzę. Podobne struktury mają również dzisiaj żyjące ceratofrys, czyli wspomniana żaba rogata, oraz lepitobatrachus. Kości kwadratowo-jarzmowe i kość łuskowa, czyli kości tworzące tą strukturę, wystawały dość mocno do tyłu, co było cechą dość niezwykłą, ponieważ musiały one właściwie nachodzić na łopatki. Tych co prawda nie znaleziono, ale trudno wyobrazić sobie umieszczenie łopatek w sposób, który nie powodowałby tego nachodzenia. U dzisiaj żyjącego ceratofrys również nachodzą one na łopatki, ale tylko nieznacznie, więc nie utrudnia to ruchów kończyn przednich. U Belzebufa miało to miejsce w większym stopniu. Jest więc możliwe, że mogły w pewnym stopniu wpływać na ruchy kończyn przednich. Same kończyny były dość krótkie, więc Belzebufa nie skakała, a dość powolnie chodziła. Co jednak nie przeszkadzało jej zbytnio, bo prawdopodobnie polowała z ukrycia, czekając aż jakaś potencjalna ofiara podejdzie dość blisko. To tyle jeśli chodzi o anatomię i zachowania. Kolejną kwestią jest pokrewieństwo. Wygląda na to, że był to przedstawiciel płazów bezogonowych z grupy Hyloida. Jest to bardzo szeroki klad zawierający znaczną część dzisiaj żyjących płazów bezogonowych. Według analizy z badania z 2008 roku był to konkretnie przedstawiciel podrodziny Ceratophinae. W większości są to gatunki żyjące w Ameryce Południowej, czyli dość daleko od Madagaskaru. Przykładem jest wspomniana wcześniej żaba rogata, czyli rodzaj ceratofrys. Co ciekawe, w tej analizie wynikło, że ten rodzaj jest najbliżej spokrewniony właśnie z Belzebufa. Bliżej niż jakikolwiek inny współczesny rodzaj uwzględniony w tej analizie. Tyle, że to pokrewieństwo było oparte o niewielką liczbę cech, więc autorzy zalecali ostrożność, nawet co do przynależności do Ceratophinae.
Mimo to uznali, że obecność Belzebufo może być ważna dla zbadania paleografii w tamtych czasach. Ze względu na to, że przedstawiciele Ceratophrynae żyją w Ameryce Południowej, która w późnej kredzie była oddzielona od Afryki, zaś Afryka nie była połączona z Madagaskarem, stwierdzili, że obecność Belzebufo na Madagaskarze może świadczyć o istnieniu jakichś pomostów lądowych łączących je tak pośrednio. To znaczy nie tylko obecność Belzebufo, bo między niektórymi innymi zwierzętami też było takie podobieństwo jak między Belzebufo i Ceratophrynae. Czy takie połączenie istniało? Nie wiadomo. Pojawiły się również badania krytykujące hipotezę o pokrewieństwie Belzebufo. W badaniu z 2011 roku grupa badaczy sprawdziła poprzednie dane, wykonali też własne analizy z użyciem danych o innych skamieniałościach i współczesnych gatunkach, w tym nie tylko morfologiczne, ale i molekularne. Przeanalizowali to wszystko i okazało się, że szansa na to, że Belzebufo należy do tej grupy, jest niewielka. Nie zaproponowali jednak alternatyw. Rok później kolejny badacz opublikował wyniki własnych analiz. Według niego Belzebufo to tak naprawdę członek rodziny Calyptocephalidae, obejmującej jeden dzisiejszy rodzaj, Calyptocephalella, i nieco wymarłych rodzajów. Natomiast w 2014 roku, już na bazie nowego materiału kopalnego, powstały kolejne analizy. I tutaj wyniki były nieco zbliżone do tych z 2008 roku. Mianowicie Belzebufo znalazła się w obrębie rodziny Ceratophrynae, co tym razem było poparte nieco większą ilością cech. Zwrócono jednak uwagę na możliwość zaistnienia zbieżnej ewolucji i konieczność dalszych badań. Podsumowując, Belzebufo była powolnym, ale dużym płazem z wielką, zabójczą paszczą, za pomocą której mogła upolować niejednego kręgowca, w tym zapewne także młode dinozaury. Gdy zaś nie polowała, a susza bardzo doskwierała, najpewniej zagrzybywała się pod ziemią, czekając na lepsze warunki. Wychodzi więc na to, że jej nazwa okazała się być bardzo trafna. Tym bardziej, że żyła pod koniec późnej kredy, kiedy to nastąpiło wielkie wymieranie, które sprawiło, że ziemia w sumie stała się piekłem. Ale o wielkich wymieraniach może powiemy sobie w innym odcinku. A na dzisiaj to tyle.